pamiętna, młodą gumisiunę, chciała zapoznać jakiego szczuna. Miała z tym szczunem baraz wielki, więc podegdała do petronelki, zaś petronelka szlupę skrzywiła. Ją swego szczuna już zostawiła. Wyszła gumisiuna, mogła ciszuna, dalej se szukać jakiegoś szczuna. Dyrdo i łazi, koło szpytuje, wszystkie wyrdną się rozpytuje. Wewki retyny właśnie co chwila. Wreszcie eknęła w kiszkach motyla. Hej, a ty mówcie ślepska taki zielony, nie chciałbyś ty dostać ty moim szczunem? Czekaj, Gumsiuna, poczekaj chwilę, ty też niedługo będziesz motylem. Proszę bardzo, na razie obrać ziemniaki i uczyć. Jest już, tak? Ale już większe nie mogły być, nie? Nie, nie mogły być większe. Proszę bardzo. Proszę panów i uczyć, przepraszam bardzo. Takie pitolki. Nie za grubo. Ale proszę państwa, zaraz tutaj popisy będą, nie będzie zbyt wiele. O, tu już mamy. Ja się najem, a co by do innych tam myślał? No, ja tak myślę, że jesteś nie do końca. Pani redaktor Joasia Nowaczyk jest z nami. Będziecie państwo mogli zobaczyć krótki, ale na pewno bardzo treściwy, elegancki reportaż z dzisiejszego. O kurde! Cześć, a za czym się pan obraca? Nowe targi. No jasne, że cześć. Nowe targi dali. Tutaj dziewczyna napisała fraszkę w domu. Zaraz poprosimy. Bardzo proszę. Zmarzenia. A te czekają. Wiedzieli, że panowie, jak już zaczęli grzebać, niech się dokrzepią do końca. Tak jest. Do końca, no zaraz zobaczymy. Słuchajcie państwo, no zobaczymy, bo tu o smak chodzi. Nie tym innym. A ten pan, którego ręce będą najbardziej smaczne.
fotografia moja? Nie! Mam pani ochotę? Zapraszam. Rozumiem, dziękuję, miło. No to wiem, to są ty, co macie tutaj jednego, tam drugiego. Proszę państwa, tam są zdjęcia, gdzie panie pozowały w tychże kapeluszach. Dziś mamy inny konkurs. Dziś mamy konkurs na piękne wianki. Zapraszamy panią. To jest pani praca? Oczywiście, że moja, jak? No to proszę pani na głowę zakładać, proszę. I stanąć z tamtej strony. Trzymasz tu pieska. Chodź ze mną. Chodź ze mną tutaj. Znaczy, że chodź do mnie, Klingo. Mogę prosić? Chodź, no ślicz, jesteś odważna. Odwróć się tam do państwa. Ja proszę państwa o fotografię, zdjęcia, żeby dziewczynie zrobić. No piękny, no widzisz, no śliczne zdjęcia, no naprawdę śliczne zdjęcia. Proszę państwa, mamy Karolinę. Karolinko, chodź tutaj. Tutaj państwo chcą zrobić tobie zdjęcia, dobrze? Karolinko, dziękujemy. Wracasz? Wracasz? Pani Genia, proszę bardzo, chcę coś wierszem powiedzieć. Bardzo proszę. Ja jestem sobie tako jo. Inteligentna baba ze wsi. I ja też ja, żeby temu swojemu chłopu na imieniny kupić prezent. I chodzę, i szukam, i zdalić nie mogę. Poszłam do szewca, i szewc mówi, niech pani sobie usiądzie. A ja krzyczę, panie, krzesła nie ma. To niech pani rozłoży te swoje klapy. I ja też, ja jak te klapy rozłożyłam, to by się chciało. Aha, tak to wygląda. Dla wnusi, tak? Proszę uprzejmie, tak wygląda. Proszę państwa, różowo-fioletowo-biały, tak? Piękny. I tu mamy inny, tu mamy z szarfą. Proszę państwa, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, poproszę o ogromne brawa dla pań, dla dziewczyn, bo to mamy zrobiły. Naprawdę, ja widzę, że państwo się ociągają, no ale wcale się nie dziwię. Tyle smacznego jedzenia, tyle wspaniałego picia, no i tam wielkie szczęście. Coś przenieść, nie? Tak to zbierać. Brawo Igor. Igor. Pięknie, Igor, ile ma lat? 4 czy 5? Brawo Igor. Brawo. Pięknie, technika ciągle jednopołeczkowa. Zasia, bardzo dokładnie, powoli, ale dokładnie.